She was in a hot mess. He probably wanted to see her in a hot dress. Combo isn't flowing, his mind is focused on other things. How, when is it a time to initiate? Got a very big ego and a pack of order what you wanna, but I won't be on my check. She was thinking about the future in a long term mind. Hey, cause he's never been a long term guy. Hey, how the fuck did I just take the wrong turn? I'm stuck, this date is a slow burn. I just don't learn. Tell me how the scenario doesn't come with escape plans. Need a little back door. She just wanna chat more about her dreams, ambitions on a deep one. Talking about the world, tell me what you stand for. Forcing a connection is a no-no. Plus, you look taller in your profile pic. How the f*** did I just take a wrong turn? This date is
is a slow burn, I just don't learn. Now I don't know why I sweat it, and I don't know what to do. Now I got to spend my evening talking to you. Murawa gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Ze stanowiska komentatorskiego... Witają Państwa serdecznie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na wspaniały mecz. Nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Górnik Zabrze zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Jako że mecz jest towarzyski, powinno być spokojnie, bez ordynarnych, niebezpiecznych fauli. Takie spotkanie o umiarkowanej intensywności. Oto na naszych ekranach ustawienie, w jakim zagra dziś Górnik Zabrze. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Aj, fatalne zagranie bramkarza. Mogą Słono za to zapłacić. Zobaczmy, co zrobi. No i powstrzymał akcję. Wybijają teraz do przodu. A oto dzisiejsze ustawienie Górnika Zabrze. Jak widzimy, wyjdą na boisko ustawieni właściwie identycznie. Ofensywny wariant 4. To musi być gol! Ech, niecelnie, nie tym razem. No, już blisko pole karne. Głęboka wrzutka, rzut rożnego. Ulala, ale zaimponował teraz umiejętnościami. Jeszcze raz, rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Jesus Jimenez ma sporo możliwości. Udanie zablokowali ten strzał. Dogranie piłki z rzutu rożnego. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Angulo na piłkę. Co z tego wyniknie?
Ale szansa na prowadzenie. Mają teraz szansę na kontratak? No, mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej. Atak, strata. Angulo. To musi być bramka. Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Górnik Zabrze prowadzi w tym spotkaniu. Tracą piłkę po tym podaniu. Ewidentny faul, ale sędzia podejmuje decyzję zgodną z duchem gry. Jest groźnie, może strzelać. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Jesus Jimenez. Angulo. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Strata i przy piłce rywale. Angulo. Teraz na pewno. Udanie broni, piłka cały czas. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. 2-0 to już bezpieczny wynik. Angulo. Piłkarze Górnika rzadko są dziś przy piłce. Najwyraźniej jednak taki sta... Świetnie teraz na wolne pole. Może uderzać na bramkę. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Powiększyli i tak sporą przewagę. Przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrają. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Może stąd strzelać! Ależ to była ważna interwencja. Angulo. Niezła okazja do kontry. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Dobrze, wygrał to starcie. Jesus Jimenez. Angulo. Co teraz zrobi? No, mogą teraz skarcić rywali. Był tam faul, ale sędzia puszcza grę. Mamy przywilej korzyści. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Jest szansa na groźną akcję. No i strata piłki. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Angulo. Brawa za to przejęcie w polu karnym. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerwają grę. Ma sporo możliwości. Z tej pozycji może uderzyć. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. 3-1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Dobra pozycja do oddania strzału. Po pierwszej połowie wynik 3-1. Spotykamy się po przerwie i właśnie Górnik Zabrze rozpoczął drugą połowę.
Bochniewicz. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Jesus Jimenez. Angulo. Jest w polu karnym przeciwnika. Centruje w pole karne do niepilnowanego kolegi. Pewnie interweniował po tej główce. Krótko rozegrali rzut rożny. Strzela! No i będziemy mieli wznowienie gry przez bramkarza. Bochniewicz. Jesus Jimenez. Angulo. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Angulo. Zobaczmy, co zrobi. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Jesus Jimenez. No, może być groźnie. Atak Górnika Zabrze. Wybili piłkę za linię końcową boiska i będzie rzut rożny. Z narożnika, krótko po ziemi. Obrońca skutecznie przerwał akcję rywali na skrzydle. Wydaje mi się, że nie było spalonego, ale sędzia jest odmiennego zdania. Tutaj naprawdę niewiele brakowało, ale niestety zawodnik znalazł się na spalonym. Przed nami końcowe 30 minut. Bochniewicz. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Miał świetny pomysł, lob do wychodzącego kolegi. Może spróbować uderzenia na bramkę. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście, zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Świetne, precyzyjnie podał w tempo. Gol! Rewelacyjnie to zrobili! Kibice szaleją! Bramkarz mógł liczyć tylko na siebie i nie miał w tej sytuacji wielkich szans na skuteczną interwencję. Nie wiedział, czego się spodziewać, strzału czy podania. I dlatego piłka wylądowała w siatce. Zostawił za sobą trochę boiska. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Ciekawe, jak to rozwiąże. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Dają dziś prawdziwy koncert. Nie spodziewałem się aż tak huraganowych ataków. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Niezłe dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale nic z tego. Angulo. Ależ przeczytał to jak profesor. Przed pierwszym gwizdkiem oczekiwałem wyrównanego pojedynku. Jak do tej pory nic takiego się nie zapowiada. Tak, jeden zespół wyraźnie formą przewyższa drugi. Mogą ich teraz skontrować. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Ma sporo możliwości. Ach, szkoda, strata. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Angulo. Może coś z tego będzie. Ładne, udane przejęcie.
Świetne podanie za plecy rywali. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Ładnie rozwija się ta akcja. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. No, schodzący zawodnik dziękuje za zasłużone owacje. Grał dzisiaj wyjątkowo dobrze. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Co teraz wymyśli? Ma dobrą okazję do strzału. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Ależ fenomenalnie to zrobił. Piłka posłana równo w dolny róg. Takie strzały ciężko jest bronić. Pięknie wycelował. Piłka wpadła tuż przy słupku. Bramkarz bezradny. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? I tak oto tracą piłkę. No, może być groźnie. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Zobacz, mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Bramka! Tak trochę na pocieszenie w tym meczu. Bądźmy szczerzy, przez większość czasu stanowili dziś tylko tło dla lepiej dysponowanego przeciwnika. Ten gol może sprawić, że wynik nie będzie wyglądał tak źle. To będzie pogrom, jeśli nic się nie zmieni. No, można powiedzieć, Jacek, że to bramka na pocieszenie. Tak, to raczej tylko honorowe trafienie. Na pewno trochę poprawi humory kibicom, ale na zwycięstwo czy nawet remis to bym nie liczył. Zostawił za sobą trochę boiska. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Ale jednak nic z tego nie wyszło. Mecz właśnie się zakończył.
tu por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Mami. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeado de flores y billetes. Flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira, 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 si con nosotros te entremete. No quieres que lo que lo que lo. Murawa gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Przed mikrofonem na stanowisku melduje się Dariusz Szpakowski. Obok w gotowości Jacek Laskowski. Będziemy mieli przyjemność komentować dla Państwa to spotkanie. Zapraszamy do oglądania. Górnik Zabrze zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Wiele sobie obiecuję po tym spotkaniu, Darku. Obyśmy zobaczyli tutaj dużo dobrej piłki. Oto na naszych ekranach ustawienie, w jakim zagra dziś Górnik Zabrze. Mamy tutaj, Jacek, układ 4-5-1, ale ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu. Ofensywny wariant tego ustawienia zakłada ścisłą współpracę dwójki pomocników z jedynym napastnikiem. Jednocześnie zagęszczenie środka pola pozwala skutecznie rozbijać ataki rywali. A oto dzisiejsze ustawienie Górnika Zabrze. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? Czy będzie prowadzenie? Nie będzie strzału, rywale oddalili zagrożenie od bramki. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Czy po tym strzale będą prowadzić? Zobaczmy, co zrobi. Mogą teraz skarcić rywali. Dobre podanie, minęło linię obrony. No niestety, nieudany ten kontratak. Ależ go wypatrzył. Na piłkę, co z tego wyniknie? Aj, niewiele brakowało, niestety. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Co teraz zrobi? Strata piłki. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Angulo. Ryzykownie, ale udało się.
No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Akcja ofensywna Górnika Zabrze. Ciekawe, jak to rozwiąże. Angulo! Ale świetnie zablokował. Próbowali, ale piłka poza boiskiem. Rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Będzie chyba podawał. Angulo! Angulo! Kapitalnie to obronił, choć wydawało się, że musi być bramka. Znakomita interwencja bramkarza z takiej odległości. Taki strzał i nie ma gola. Jak on to zrobił? Jesus Jimenez. Tracą piłkę po tym podaniu. Zobaczymy, co teraz zrobi. Bochniewicz. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Idzie do przodu. Po tym zagraniu. Piłka opuszcza boisko. Rzut rożny. Wsparcie trybun. Kibice głośno domagają się bramki, która da zespołowi prowadzenie. Powinien dogrywać. Zdecydował się na strzał. Udanie zablokowali ten strzał. Mecz walki, panie Darku. Wyrównane posiadanie piłki, mało strzałów, większość gry toczy się w środkowej strefie boiska. Nic dziwnego, że wciąż nie oglądaliśmy goli. Bochniewicz. I tak oto tracą piłkę. Jesus Jimenez. Ma sporo możliwości. Świetnie teraz na wolne pole. Angulo. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są... Czy będzie prowadzenie? Zdjął mu praktycznie piłkę z nogi. Jesus Jimenez. Jesus Jimenez. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Do przerwy mamy remis. Spotkały się dzisiaj dwie... No, jak na razie trudno wskazać lepszy zespół. Oglądamy naprawdę wyrównane spotkanie. Niestety strata piłki. Zostawił za sobą trochę boiska. To był ważny odbiór. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. No, może być groźnie.
Angulo. Ale pechowe podanie i strata. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Jesus Jimenez. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Angulo. Co teraz zrobi? Ten strzał może im dać prowadzenie. Akcja ofensywna Górnika Zabrze. Jesus Jimenez. Ciekawe, jak to rozwiąże. Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. Wciąż remis, ale rzut rożny to dobra okazja, żeby to zmienić. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Przed nami końcowe 30 minut. Angulo. Angulo! A jakim cudem to obronił! Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Centruje z rogu w pole karne. Trafił w obrońcę. Można było lepiej wykonać ten rzut rożny. Ma na skrzydle dużo swobody. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Przeciwnicy zdążyli już wrócić, ustawić obronę. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Szansa, może coś z tego będzie. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Pressing ze strony rywali. Pochniewicz. Martin Chudy. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Popatrzmy, Górnik przed szansą. Dobra seria podań. Na piłkę, co z tego wyniknie? Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Równoczesna zmiana w obu drużynach. Adam Ryczkowski. Kamil Zapolnik. Ładne wejście, przejęcie piłki. Angulo. Wywili piłkę za linię końcową boiska i będzie rzut rożny. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. Bramkarz spokojnie obserwował lot tej piłki. Obrońca zrobił dość, żeby utrudnić oddanie tego strzału. Dołożyć głowę to jedno, ale trzeba jeszcze mieć trochę siły, żeby zrobić sobie więcej miejsca. A bez tego ciężko dobrze się złożyć do strzału. I teraz bardzo ważny przechwyt. Angulo. Świetna akcja w obronie. Kibice gospodarzy zaczynają się niecierpliwić. Wszyscy oczekują tu zwycięstwa. 81. minuta minęła i jeszcze 9 do końca. Rywale Górnika Zabrze toczą równorzędną walkę. Wciąż remis.
Kamil Zapolnik. No, cierpliwie budują teraz atak pozycyjny. No, dobrze wymieniają się piłką. Olsztyński schował piłkę bramkarz. Od linii bocznej rozpocznie Górnik Zabrze. Nieporozumienie i strata piłki. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Będzie chyba podawał. Czy będzie prowadzenie? Świetnie zblokował. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ależ on się teraz cieszy! Tak, tu był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Proszę Państwa, Górnik Zabrze w natarciu. Spotkanie ma się ku końcowi i pytanie, czy Górnik zdąży? Co teraz wymyśli? Ma tutaj teraz miejsce. No i jest! Pierwsza bramka! Długo na nią czekaliśmy. Może będą następne. Ale na grę kombinacyjną pozostało w sumie niewiele czasu. Teraz będzie się liczyła brutalna siła w ataku. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Mecz dobiegł końca. Wspaniale im poszło i wygrali dzisiejsze spotkanie. I dzięki temu zwiększyli przewagę. Tutaj każde 3 punkty są na wagę złota, ponieważ rywal również zbiera punkt do punktu. Ależ go wypatrzył. Na piłkę, co z tego...